Tam na ściany na Orlen raczej. Idź na nasz tył. Teraz się będziemy pojawić. Aniu! Szanowni Państwo, dotarła do nas pierwsza grupa zawodników wracających z 15 Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Powitajmy panami naszych zawodników. W imieniu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, w imieniu Ministerstwa Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych, w imieniu naszych sponsorów, firmy Orlen, 4F, PZU, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom i ich trenerom. Wykonaliście świetną pracę, można powiedzieć, że to jest więcej niż 100% normy. Było aż 39 medali, to 3 krążki więcej niż w Londynie. Niewątpliwy sportowny sukces, z którego jesteśmy bardzo dumni. Cieszę się, że tak licznie media komentowały te Igrzyska Paraolimpijskie, bo to dowód na to, że chyba już na stałe wpisujemy się w przestrzeń medialną świata sportu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Oczywiście media zapraszamy do rozmów z naszymi zawodnikami. To ich czas. Mamy wspólny cel, który nas łączy i wiemy, nad co pracujemy. Dlatego czy się dogadujemy, czy się nie dogadujemy, trzeba zasuwać, prawda? I pracować. A dogadujecie się? Oczywiście. Jako tandem nie ma lepszego na świecie.